Wczoraj mówiłeś mi, że nie wiesz, czy dzisiaj nogi ci pozwolą drugi raz sięgnąć po premię lotną. Jak się czujesz po dzisiejszym dniu? W sumie dobrze się czuję. Myślałem, że nogi będą gorsze, ale jak wystartowaliśmy, to naprawdę miałem dobre nogi. Tam dużo akcji było na początku i tak mówię, kurczę, chyba to będzie dzisiaj naprawdę bardzo ciężko się zabrać w odjazd. Ale wyczułem moment, udało się i pojechałem po swoje i myślę, że mogę być naprawdę zadowolony. Udało się trzymać koszulkę. Cieszymy się, że Polak utrzymał koszulkę elektrycznego najlepszego zawodnika. Czy jutro trochę odpoczniesz, czy będziesz dalej szarżował? Nie, jutro chciałbym też zabrać się w odjazd i powalczyć o tę premię. Tak sobie może myślałem, że pojadę po tę premię, powalczę i później, nie wiem, cofnę się do peletonu, żeby po prostu odpoczywać na następne dni, ale to jutro będziemy wiedzieć, jak to będzie. Dziękuję ci bardzo.